Czytajmy z Ewangelii Łukasza, 24 rozdział. Od wers 13 bis wers 32. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, od 13 wiersza. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy, i rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi, lecz oczy ich były zasłonięte, tak że go poznać nie mogli. I rzekł do nich, cóż to za rozmowy idąc prowadzicie z sobą? I przystanęli przygnębieni. A odpowiadając jeden imieniem Kleopas, rzekł do niego, czyś ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Rzecze im, co? Oni zaś odpowiedzieli mu, z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem mocarnym w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem. Jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak się to stało. Lecz i niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie, bo nie znalazłszy jego ciała, przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów powiadających, iż on żyje. To też niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz i jego nie widzieli. A on rzekł do nich, o głupi i gruźnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. I przymusili go, by został, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. I wstąpił, by zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go. Lecz on znikł sprzed ich oczu i rzekli do siebie, czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? Wir haben das Eingangslied wiederholt gesungen, wie wir in der ersten Stunde auch gesungen haben. Na początku tą pieśń, którą zaśpiewaliśmy, była to ta sama pieśń, którą rozpoczęliśmy godzinę łamania chleba. Und wir haben jetzt einen Abschnitt gelesen, den wir gerade schon mal gelesen haben. I przeczytaliśmy urywek, który też już czytaliśmy. Es ist ein wunderbares Kapitel. To jest z którego czytaliśmy. To jest cudowny rozdział. Es ist ein Kapitel, wo etwas sich öffnet. To jest rozdział, w którym coś się otwiera. Wir haben das Kapitel, wo vieles aufgeht. Mamy tutaj rozdział, gdzie wiele rzeczy jak gdyby się otwiera. Zuerst geht das Grab auf. Najpierw grób jest otwarty. Das Grab, was geschlossen war, wo der Herr Jesus hinter war. Grób, w którym był Pan Jezus, który był zamknięty, war geöffnet worden. Został otwarty. So wie wir das im zweiten Vers lesen, sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt. Tak jak w drugim wierszu, i zostały kamień odwalony od grobowca. Ein Stein, der das Grab geschlossen hielt, ten kamień, który zamykał grób, und dieser Stein war weg. Tego kamienia nie było. Wir haben in Vers 31 gelesen, dass die Augen aufgetan wurden. W 31. wierszu czytaliśmy, otworzyły się ich oczy. Das ist etwas Gewaltiges, wenn die Augen uns aufgehen. To jest coś wielkiego, gdy oczy się otwierają. Da wurden Augen geöffnet. Tu ich oczy zostały otwarte. Und direkt danach sprechen die Jünger davon, dass der Herr Jesus, die Schriften öffnet. I zaraz potem mówią uczniowie, Pisma Pan Jezus przed nami otwierał. Da erkennen sie in den Schriften das, was der Herr Jesus ihnen erklärt hatte. Poznali właśnie wtedy w pismach to, co Pan Jezus im wyjaśniał. Und in Vers 45 öffnet der Herr ihnen das Verständnis, die Schriften zu verstehen. I 45. wiersz. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć pisma. Und ganz zum Schluss öffnet sich der Himmel. I na koniec otwiera się niebo. Vielleicht darf sich auch heute für uns etwas öffnen in unserem Leben.
Może i dzisiaj co nieco może się otworzyć w naszym życiu. Vielleicht haben wir auch geschlossene Türen im Moment noch. Może nasze drzwi, obrazowo mówiąc, są jeszcze zamknięte. Dann wollen wir in Gottes Wort schauen, zu sehen, wie uns etwas öffnen möchte. To spójrzmy w Słowo Boże i popatrzmy, jak On chce nam te drzwi otwierać. Wir haben hier diesen besonderen Abschnitt gelesen von diesen zwei Emmaus-Jüngern. Przeczytaliśmy ten szczególny urywek o tych uczniach z Emmaus. Und es ist immer wieder beeindruckend zu sehen, wenn der Heilige Geist das Wort und siehe benutzt am Anfang von Vers 13. Albo uczniów, tak zwanych uczniów z Emmaus. I to jest coś zawsze szczególnego, gdy Duch Święty rozpoczyna pewien urywek słowami, tak jak mamy w 13 wierszu. I oto. Unsere Augen sollen geöffnet werden, um etwas zu sehen im Worte Gottes. Jakby to szczególnie wskazuje, abyśmy dołożyli szczególnej uwagi i popatrzyli. Und wir wollen mit des Herrn Hilfe einmal sehen, wie gerade diese beiden Jünger einen herrlichen Blick auf den Herrn Jesus bekommen haben. I z Bożą pomocą chcielibyśmy spojrzeć, jak tych dwóch uczniów otrzymało nowe spojrzenie na Pana Jezusa. Da waren zwei von ihnen. Dwóch z nich. Bist du auch von ihnen? Czy ty też zaliczasz się do nich? Die da an diesem Tag etwas erlebt hatten. Do tych, którzy tego dnia coś przeżyli. Wie waren sie beeindruckt, als Jünger des Herrn Jesus ihm nachzufolgen? Sie, diese beiden. Oni byli zachwyceni, gdy jako uczniowie mogli iść za Panem Jezusem. Wir wissen, dass einer von ihnen Kleopas heißt. I znamy też jednego z nich z imienia Kleopas. Aber sie waren gerade von der Jüngerschaft. Ale właśnie oni pochodzili z tego kręgu uczniów Pana. Gehörst du auch zu dieser Jüngerschaft? Czy ty też należysz do tego kręgu uczniów Pana? Die dem Herrn Jesus nachfolgen, którzy idą za Panem Jezusem? Die das erleben wollen, was der Herr erlebt hat? Którzy chcą przeżyć to, co Pan Jezus przeżył? Dann gehörst du auch zu ihnen. Jeśli tak, to należysz do nich. Und dann lesen wir hier, dass sie an eben diesem Tag, das ist der Sonntag, i czytamy, że tego dnia, czyli w niedzielę, tutaj, das war also der erste Tag der Woche. To był ten pierwszy dzień tygodnia. Das war nach dem Sabbat, wo das Volk Israel immer geruht hatte. To było po sabacie, gdy lud izraelski zawsze odpoczywał. Dass sie, nachdem sie in Jerusalem gewesen waren, am Passa, gdy oni byli w Jerozolimie w ten dzień Paschy, nach Hause gegangen sind, nach Emmaus. Oni szli do domu, do Emmaus. Das ist eigentlich ein guter Zug. To jest w zasadzie dobra kolej rzeczy. Dass wir ein Zuhause kennen. Że mamy, czy znamy swój dom. Dass wir etwas kennen, was wir Zuhause nennen dürfen. Że możemy znać coś, co nazywamy domostwem. Wer schon einmal einen Umzug mitgemacht hat, der weiß, dass das nicht immer einfach ist. Jeśli ktoś się przeprowadzał, to wie, że nie zawsze jest to łatwe. Wirklich zu erkennen, dass das etwas Zuhause ist. By faktycznie uznać albo poznać to jako domostwo. Aber wenn der Herr dir zeigt, wo du hingehen sollst, ale jeśli Pan pokazuje tobie, gdzie masz iść, dann musst du vielleicht auch in dieses Dorf Emmaus gehen. To może i ty musisz dokonać, czy udać się w taką podróż do Emmaus. Dann ist das deine Aufgabe, wo du hinzugehen hast. To jest twoim zadaniem, które masz wykonać. Es gilt immer noch, dass du von ihnen bist. Ale zawsze obowiązuje to, byś był jednym z nich. Dass wir ein Jünger sind des Herrn Jesus. Abyśmy byli uczniem Pana Jezusa. Aber sie haben sich aufgemacht und gingen in ihr Emmaus. Oni udali się w drogę i poszli do Emmaus. Der Ort wird sehr genau beschrieben, wie weit die Entfernung ist. Widzimy dokładny opis, jak daleko to miasto jest oddalone. Und das wird gerade bezogen auf Jerusalem. I odniesione jest to do Jerozolimy. Das war eins bei dem Daniel auch so. Jeśli chodzi o Daniela, widzimy podobną rzecz. Der wurde als junger Mann weggeführt von Jerusalem. On jako młodzieniec został uprowadzony z Jerozolimy. Aber der hatte sein Zentrum immer auf Jerusalem gerichtet. Ale jego centrum zawsze było skierowane, jeśli tak możemy obrazowo powiedzieć, było zawsze skierowane ku Jerozolimie. Und wir lesen im Kapitel 6, dass in hohem Alter noch ein Fenster geöffnet hatte nach Jerusalem. I w 6 rozdziale Księgi Daniela czytamy, że będąc już w podeszłym wieku, okna otwierał w kierunku Jerozolimy. Ich sage nicht, dass wir jetzt ein Fenster haben, das nach Jerusalem zeigt.
Nie mówię tym samym, że też mamy mieć takie okno, które będzie wskazywało na Jerozolimę, sondern dass unser Zentrum zu dem Herrn Jesus ausgerichtet ist. Ale by nasze, w cudzysłowie, centrum też było skierowane na Pana Jezusa. Ja, und diese beiden Jünger hatten sich untereinander unterhalten. I tych dwóch uczniów rozmawiało ze sobą. Es war etwas Schlimmes passiert. Stało się coś złego, strasznego. Ihre Hoffnung war eigentlich dahin. Ich nadzieja upadła. Der Herr Jesus war verstorben. Pan Jezus zmarł. Und dann haben sie sich unterhalten. I rozmawiali. Vielleicht dürfen wir da ein wenig drüber nachdenken, was das bedeutet. Pomyślmy przez chwilę, co to znaczy. Können wir uns noch um Situationen austauschen? Czy my potrafimy rozmawiać o pewnych sytuacjach? Auch in der heutigen Zeit gibt es viele ernste Situationen. Również w dzisiejszych czasach jest wiele poważnych sytuacji. Uns beeindruckt es immer wieder, wenn wir von der Ukraine hören. Zawsze wywiera to na nas duże wrażenie, gdy słyszymy coś o Ukrainie. Das ist eine Not, die auf unseren Herzen liegt. To jest swego rodzaju bieda, którą niesiemy w swoich sercach. Und da dürfen wir uns drüber unterhalten. I o tym możemy rozmawiać. Und wir dürfen den Herrn rufen, um Antworten zu bekommen für so eine Not. I możemy wołać do Pana, aby dał nam odpowiedzi na takie trudne sytuacje. Und so war das hier, dass sie eine große Not hatten. I tak było w ich przypadku. Mieli wielki problem. Und die haben sich unterhalten darüber. I o tym właśnie rozmawiali. Können wir uns noch unterhalten? Czy potrafimy rozmawiać? Manchmal gibt es Sprachschwierigkeiten, wie wir das schon mal haben. Niestety czasem bywają problemy z językiem, tak jak tutaj w naszym teraz przypadku. Aber der Herr gibt immer Möglichkeiten, uns zu unterhalten. Ale Pan zawsze daje okazję do rozmowy. Und das ist schön, dass sich hier diese beiden Jünger unterhalten. I to jest piękne, że tych dwóch idzie i rozmawiają ze sobą. Dadurch, dass diese Begebenheit in 1. Korinther 15 nicht erwähnt wird, a ponieważ ta historia w 1 Koryntian 15 nie jest wymieniona, wo ja gerade viele Begegnungen beschrieben werden, die der Herr hatte in seiner Auferstehung, gdzie Paweł mówi o wielu spotkaniach Pana Jezusa po swoim zmartwychwstaniu. To jest 1 Koryntian 15, ab vers 4. 1 Koryntian 15, od 4 wiersza. Wo eigentlich nur Brüder erwähnt werden. Gdzie są tylko bracia wymienieni. Deshalb sagen einige, dass vielleicht die der zweite Jünger die Frau von Kleopas war. Dlatego, albo na tej podstawie, co niektórzy mówią, że być może tym drugim uczniem była żona Kleopasa. Vielleicht war da gerade das Ehepaar unterwegs. Być może było to małżeństwo, które szło do domu. Kennen wir als Ehepaar einen Austausch untereinander? Czy jako małżeństwo mamy takie chwile, gdzie rozmawiamy? Gerade als Mann und Frau hat man verschiedene Perspektiven. Jako mąż i żona ma się różne perspektywy. Aber hier steht das so schön beschrieben in dem 14. Vers von Lukas 24. Ale tutaj w naszym urywku Łukasza 24:14. Sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. Das war eine lebendige Unterhaltung. To była żywa rozmowa. Und jeder kriegt einen anderen Gedanken in einer Unterhaltung. A jeśli się rozmawia, to każdy może albo ma różne myśli. Wir dürfen uns auch dazu ermutigen, gut uns zu unterhalten. I to może być dla nas takim pokrzepieniem, aby mieć takie dobre rozmowy. Und dann steht hier dieser besondere Vers, während sie sich unterhalten, dass der Herr Jesus selbst kam. I mamy ten taki kluczowy wiersz, gdy tak rozmawiali, nawzajem się pytali, Pan Jezus przybliżył się. Ich habe mir das immer versucht vorzustellen, wie das gewesen ist. Ja sobie to zawsze próbowałem wyobrazić, jak to miało miejsce. Sie gehen diesen Weg von Jerusalem nach Emmaus. Idą tą drogą z Jerozolimy do Emmaus. Und haben vielleicht lebendig und laut sich unterhalten. I prowadzą żywą taką bardzo żywą rozmowę. Und jetzt steht hier, dass Jesus sich selbst näherte. I tu jest napisane, sam Jezus przybliżywszy się. Der Ausdruck Jesus steht hier. Tu jest napisane Jezus. Das ist unser Herr als Mensch. To jest nasz Pan jako człowiek. Das ist etwas ganz gewaltig Großes. To jest coś bardzo wielkiego.
dass er als dieser Mensch Jesus sich hier nähert. Że on jako ten człowiek Jezus się przybliża. Und dann steht hier, er geht mit ihnen. I dalej szedł z nimi. Das darf für uns auch eine Ermunterung sein. To też może być dla nas posilenie. Auch wenn wir unterwegs sind und uns und unterhalten, gdy jesteśmy w drodze i rozmawiamy, dann ist der Herr Jesus selbst immer dabei. To wiedzmy, że Pan Jezus jest przy nas. Er möchte dabei sein. On chce być przy nas. Und das darf uns Vorbild sein, dass wir wissen, auf welchen Wegen wir gehen. I to może być dla nas tym przykładem, że wiemy, jaką drogą idziemy. Bist du auch auf diesem Wege nach deinem Emmaus, nach deinem Zuhause? Czy ty też jesteś w tej drodze do Emmaus, do twojego domu? Und bist mit der Person des Herrn Jesus beschäftigt? Czy jesteś zajęty albo zajęta osobą Pana Jezusa? Oder liegt da eine Ermahnung hinter? Albo jest tutaj pewne napomnienie dla ciebie? Dass wir auf einem Weg sind, wo der Herr Jesus einfach sich nicht nähern kann. Że idziemy drogą, na której Pan Jezus nie może się do nas zbliżyć. Es gibt Wege, wo der Herr nicht mitgehen kann. Bo są takie drogi, na których Pan Jezus nie może iść z nami. Es ist große Gnade, wenn der Herr uns auf solchen Wegen begegnet. To jest wielką łaską, jeśli na drogach, którymi idziemy, Pan przybliża się do nas. Wir kennen einen anderen, der von Jerusalem weggegangen ist. Znamy innego, który odszedł z Jerozolimy. Das ist derjenige, der in Lukas 10 beschrieben wird. To jest ten, który w Łukasza 10 jest opisany. Aber der hatte ein anderes Ziel, das war nicht Emmaus. On miał inny cel, nie było to Emmaus. Der ging nach Jericho hinab. On szedł do Jerycha. Einer verfluchten Stadt. Szedł do tego przeklętego miasta. Und wenn wir so von Jerusalem weggehen, jeśli w ten sposób odchodzimy z Jerozolimy, dem Ort des Segens, z miejsca błogosławieństw, dann fallen wir schnell unter Räuber. To wtedy bardzo szybko ci zbójcy nas napadną. Ach, wie schön ist das hier, dass der Herr Jesus mit ihnen geht. Jakże pięknym jest to, że tu właśnie Pan Jezus idzie z nimi. Vielleicht hast du auch ein besonderes Ziel vor dir. Może ty też masz jakiś szczególny dla ciebie cel przed sobą. Und der Herr Jesus möchte mit dir gehen. I wiedz, że Pan Jezus chce iść z tobą. Darf ich dir Mut machen? Czy mogę cię pokrzepić, abyś szedł tą drogą? Vielleicht sollst du gerade mit deiner Frau zusammen gehen. Może masz iść ze swoją żoną. Einen besonderen Ort besuchen. I odwiedzić szczególne miejsce. Vielleicht auf Dauer dort wohnen. Może na dłuższy czas się tam zatrzymać, mieszkać. Zum großen Segen sein für andere. Może masz być wielkim błogosławieństwem dla innych. Dann nimm diesen Vers mit, dass Jesus selbst sich näherte und mit ihnen ging. To weź ten wiersz dla siebie. Sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi. Das ist etwas gewaltig Großes. To jest coś potężnie wielkiego. Wir lesen das auch im Propheten Amos. To też możemy przeczytać w proroku Amosie. Wo Amos schreibt in Amos 3. Amos, trzeci rozdział. In Vers 2 am Ende. Gehen wohl zwei miteinander, außer wenn sie übereingekommen sind. Vers 2 am Ende. Trzeci rozdział, trzeci wiersz. Czy idzie dwóch razem, jeżeli się nie umówili? Dieses Übereinkommen ist das, was hier uns beschrieben wird. To właśnie wspólna podróż jest czymś, co mamy opisane. Aber sie haben es nicht gemerkt. Ale oni nie zauważyli. Wie kann sowas sein? Jak mogło się to zdarzyć? Da kommt eine dritte Person hinzu und sie merken das nicht. Przybliża się trzecia osoba i jakby nie zwracają na to uwagi. Vers 16 sagt, ihre Augen wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. 16 wiersz. Oczy ich były zasłonięte tak, że go poznać nie mogli. Sie haben nicht mehr klar gesehen. Nie, ich oczy nie widziały jasno. Und das gibt uns auch Mut. I to też jest dla nas tym pokrzepieniem. Der Herr Jesus war wie ein normaler Mensch hier bei ihm. Pan Jezus był przy nich jako najzwyklejszy człowiek. Und ihre Augen wurden gehalten, sie sahen nicht, dass er das war. I ich oczy były zasłonięte, także nie wiedzieli, nie widzieli, że to był właśnie on. Vielleicht waren ihre Augen voller Tränen. Może ich oczy były pełne łez. Dass sie einfach nicht sehen konnten. Że po prostu ten obraz nie był dobrze widoczny. Die Schrift sagt uns das nicht.
Pismo nam tego nie mówi. Aber ihre Augen wurden gehalten, das heißt, die wurden irgendwie zugehalten. Ich oczy były zasłonięte. Und das Schöne ist hier, dass der Herr hier in Vers 17 ihnen eine Frage stellt. I to, co piękne też, to 17 wiersz, Pan stawia im pytanie. Was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Cóż to za rozmowy, idąc, prowadzicie z sobą? Das ist eine gute Frage. To jest dobre pytanie. Einmal zu überlegen, worüber reden wir eigentlich? Zastanówmy się, o czym rozmawiamy. Was ist das Thema unserer Gespräche? Co jest tematem naszych rozmów? Hier kommt eine wunderbare Antwort. Mamy cudowną odpowiedź. Nämlich hier steht, sie blieben niedergeschlagen stehen. I przystanęli przygnębieni albo załamani. Wenn wir über eine große Not traurig sind, jeśli my jesteśmy smutni z powodu jakiejś rzeczy, dann halten wir schon mal inne, dann bleiben wir schon mal stehen. To właśnie mamy taką przerwę, pauzę. Aber doch ist es gut, wenn wir einmal solche Pausen einlegen. I to jest dobrym, jeśli na chwilę przystaniemy. Es ist immer wieder gut, auch wenn wir sehr aktiv sind, eine Pause zu haben. To jest dobre, jeśli jesteśmy bardzo aktywni, w czasie tej naszej aktywności zrobić sobie przerwę. Aber hier steht, dass sie niedergeschlagen stehen blieben. Ale tutaj czytamy, że przystanęli przygnębieni albo załamani. Und sie sind schon erstaunt, dass diese Frage gestellt wird. I są zadziwieni tym, że takie pytanie padło. Das gibt uns einen Eindruck davon, was in ihren Herzen war. To pokazuje nam, czy możemy mieć pewne wrażenie, co było w ich sercach. Wir kennen sicherlich solche Situationen auch. Z pewnością każdy z nas zna takie sytuacje, dass unsere Herzen voll sind von einer Sache, że nasze serce są wypełnione pewną rzeczą. Und dann ist es schon beachtlich, dass dann einer uns sagt, worüber unterhaltet ihr euch eigentlich? I szczególnie to wtedy robi na nas wrażenie, gdy ktoś nas pyta, o czym ty tak dumasz, o czym ty tak rozmyślasz. Und dann kommt das Erstaunen von dem Kleopas in Vers 18. I potem mamy tą odpowiedź Kleopasa. Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht erfahren hat, was in ihr geschehen ist in diesen Tagen? Czyś ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Sollte es einen geben, der nicht wusste, dass das Passahlamm geschlachtet worden war? Czy jest ktoś, kto nie wie, że ten baranek paschalny został zabity? Wir haben das heute gerade gelesen aus 1. Korinther 5. Czytaliśmy to właśnie z 1. Koryntian 5 rozdział dzisiaj. Das Passah war geschlachtet worden. Że na Wielkanoc baranek został zabity. Und ich gewinne den Eindruck, dass die Botschaft sehr schnell durch die ganze Stadt gegangen ist. I ja mam takie wrażenie, że ta wieść rozeszła się bardzo szybko po całym mieście. Ich gewinne den Eindruck, dass das Zerreißen des Vorhangs ganz schnell durch die Stadt sich verbreitet hatte. To, że ta zasłona świątyni rozdarła się, że ta wieść bardzo szybko obiegła całe miasto. Als der Herr Jesus außerhalb der Stadt verstorben war, gdy Pan Jezus zmarł poza miastem, da geschah dieses Erdbeben. Tam wydarzyło się to trzęsienie ziemi. Und da zerriss der Vorhang des Tempels von oben bis unten. Ta zasłona świątyni rozdarła się od góry do dołu. Da gab es noch kein Internet. Nie było internetu wtedy. Aber trotzdem war die Botschaft sofort herum in der Bevölkerung. Ale jednak ta historia rozniosła się w mgnieniu oka wśród ludności. Der Vorhang des Tempels ist zerrissen von oben bis unten. Zasłona świątyni jest rozdarta od góry do dołu. Das waren 20 Meter Vorhang. Ta zasłona miała 20 metrów wysokości czy długości. Den Gott dort zerrissen hat von oben bis unten. Bóg ją rozdarł od góry do dołu. Und das ist genau zu dem Zeitpunkt gewesen, wo überhaupt Priester in dem Heiligtum waren. I to było dokładnie w tym momencie, gdy kapłani byli w świątyni. Eigentlich war ja gar keiner im Tempel. W zasadzie nikogo nie powinno być. Im Heiligtum war man nur um morgens um 9 Uhr und nachmittags um 15 Uhr. W najświętszym miejscu kapłan był tylko rano o 9 i po południu o 15 godzinie. Und der Herr Jesus ist gerade um 15 Uhr nachmittags verstorben.
A Pan Jezus zmarł właśnie o 15 godzinie. Und da zerriss der Vorhang. I w tym momencie ta zasłona się rozdarła. Und das war genau der Zeitpunkt, wo Priester im Heiligtum waren. I to był dokładnie ten punkt czasu, gdy kapłan był w Sie tym waren miejscu. Augenzeugen von dem Zerreißen des Vorhangs. Ci kapłani byli świadkami naocznymi rozdarcia tej zasłony. Das war Gesprächsthema. I to było ich tematem rozmów. Und ich gewinne den Eindruck, dass diese Priester ein gutes Zeugnis gegeben haben. I ja mam też takie wrażenie, że ci kapłani dali dobre świadectwo temu. Wir lesen in Apostelgeschichte 6. Jeśli otworzymy Dzieje Apostolskie, 6 rozdział. In Vers 7. Und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Dzieje 6 rozdział 7 wiersz. Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał, także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. Das hat sich unter den Priestern herumgesprochen. To się rozniosło wśród kapłanów. Und das war ihre Grundlage des Glaubens. I to było podłożem ich wiary. Und dass gerade Christus gestorben ist, war bekannt in ganz Jerusalem. I to, że właśnie Chrystus zmarł, to było znane w Jerozolimie. Es war gerade an dem Fest passiert. Bo to miało miejsce w czasie święta. Und das sollte jetzt einer nicht wissen? I miałby tego teraz, miałby być ktoś taki, kto tego nie wie? In Lukas 24, dieser eine, der mit den beiden Jüngern ging? Właśnie ten jeden, który przyłączył się do tych dwóch uczniów? Der Herr Jesus antwortete auf ganz beeindruckende Weise in Vers 19, was denn? Pan Jezus, można by powiedzieć, w taki szczególny i krótki sposób im odpowiada, co? Vielleicht kennen wir das noch, als wir mal aufgeregt waren und sind dann zu unserer Mama gelaufen. Może i my znamy taką sytuację, gdy jesteśmy czymś pobudzeni i biegniemy do mamy. Und haben dann uns irgendwas erzählt, was gerade uns so wichtig war. I opowiadamy pełni przejęcia coś, co jest dla nas bardzo ważne. Und die Mama, die will ein bisschen Ruhe da reinkriegen. A mama chce nas troszkę uspokoić. Die hat uns einfach erzählen lassen, was passiert ist. To pozwala, byśmy się wygadali. I sagt einfach, was ist denn passiert? I po prostu jakby mówi, cóż to się wydarzyło. So ist das heute noch. I tak jest po dziś dzień. Ein guter Hirte hört zu, was ein Schaf hat. Dobry pasterz przysłuchuje się temu, co owieczka ma do powiedzenia. Der Herr Jesus lässt uns aussprechen. Pan Jezus pozwala nam się wypowiedzieć. Ich glaube, wir können da viel, viel lernen von ihm. I myślę, że właśnie tutaj, szczególnie w tym miejscu, możemy się wiele, wiele uczyć od Niego. Wenn wir Probleme und Nöte haben, jeśli mamy problemy i biedy, und wir sprechen darüber, i rozmawiamy o tym, dann fragt der Herr Jesus gleichsam uns auch, was ist denn passiert? To Pan Jezus nas pyta, cóż to się stało? Vielleicht bist du so ein Hirte hier in Katowice. Może ty jesteś takim pasterzem w Katowicach? Vielleicht weißt du das gar nicht. Może nie jesteś tego świadomy. Aber du kannst einfach gut zuhören. Ale możesz dobrze słuchać. Und dann lass dich gebrauchen. Pozwól się użyć. Da sind Probleme. Są problemy. Das sind Probleme unter uns als Geschwister. Są problemy pomiędzy nami jako wierzącymi. Und da wird sich drüber unterhalten. I rozmawia się o tym. Und dann gilt es, solche Fragen zu stellen. Was ist denn passiert? I do tego też należy stawianie takich pytań. Cóż to się stało? Und da dürfen wir uns Mut machen. I dajmy się zachęcić. Hör dir das mal an, was andere für Probleme haben. Po prostu posłuchajmy, jakie problemy mają inni. Das Schöne ist, wenn wir aufrichtig zuhören, i to, co jest piękne, gdy dobrze słuchamy, dann öffnen sich die Herzen. To otwierają się serca. Und dass einer wirklich aktiv zuhört, das erkennt man auch sofort. I to, że ktoś dobrze się przysłuchuje, to też można od razu rozpoznać. Wenn man sich wirklich in die Situation hineinzudenken vermag. Jeśli ktoś wsłuchuje się w tą sytuację, dann lass dich dazu ermuntern. To daj się zachęcić. Es sind auch oft Schwestern, die das gut können. I często są to siostry, które to potrafią bardzo dobrze. Und gerade sollen ältere Schwestern jüngere Schwestern lehren. I gdy starsze siostry uczą młodsze. Und das eigentliche Lehren ist oft das Zuhören. I bardzo często właśnie tym uczeniem to jest przysłuchiwanie się. Die beiden Jünger in Vers 19, sie sprechen zu ihm. I tych
Dwóch uczniów w 19. wierszu zaczynają mu opowiadać, czy odpowiadać. Das ist wunderbar, dass sie beide anfangen und sprechen zu dem Herrn Jesus selbst. To jest cudowne, że oboje zaczynają mówić do samego Pana Jezusa. Sie wissen ja noch gar nicht, dass es der Herr ist. Mimo że nie wiedzą, że to jest właśnie on. Aber das erste Wort, was sie sagen, das von Jesus dem Nazarener. Pierwsze słowa brzmią z Jezusem Nazareńskim, der ein Prophet war. Który był prorokiem. Das ist eigentlich ein wunderbares Zeugnis, was sie ausdrücken. To jest w zasadzie cudowne świadectwo, które oni wyrażają. Dieser erniedrigte Nazarener, ten uniżony Nazareńczyk, den hatten sie lieb gewonnen. Tego umiłowali. Und er war ein Prophet. A on był prorokiem. Ein Prophet ist jemand, der aus der Gegenwart Gottes hervorsagt. Prorok to ktoś, który mówi od Boga i przekazuje to, który słyszy od Boga i przekazuje dalej. Das ist nicht unbedingt einer, der die Zukunft voraussagt. To jest niekoniecznie ktoś, kto przepowiada przyszłość. Obwohl uns das auch in der Schrift immer wieder gezeigt wird und dass wir das in Händen haben. Mimo tego, że w Piśmie też są takie przypadki i to bardzo dużo takich sytuacji. Aber prophetische Worte sind Worte, die gerade aus der Gegenwart Gottes in die Herzen von anderen hineinfallen. Ale prorocze słowa to są te słowa, które właśnie bierzemy od Boga, przekazujemy i one trafiają do serca ludzi. Und hier steht, er war mächtig in Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. I tutaj dalej czytamy, mocarnym w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem. Wie gewaltig ist das, dass der Herr zuerst vor Gott gehandelt hat. Jak wielkie wrażenie robi to, że Pan najpierw działał przed Bogiem. Er hat sich jeden Morgen das Ohr öffnen lassen. On każdego ranka otwierał ucho. Und dann hat er auch gehandelt. I działał. Er war tätig in seinem Dienst. On był czynny w swojej służbie. Und wir können uns das gut vorstellen, dass er sehr gut als Handwerker gearbeitet hat. I to sobie też możemy wyobrazić, że będąc rzemieślnikiem też wykonywał bardzo dobrze swoje zadanie. Als Sohn des Zimmermanns. Jako syn cieśli. Mich beeindruckt es immer wieder, wenn wir diese Ausdrücke sehen, des Nazareners in der Tat, im Werk zu handeln. Mnie to zawsze, na mnie to robi wielkie wrażenie, gdy widzimy tego Nazareńczyka, Nazareńczyka, który działa. Nazaret liegt auf einem Berg, auf einem Hügel. Nazaret jest położony na pewne na wzgórzu. Da hat der Herr Jesus gearbeitet als Zimmermann. I tam Pan Jezus pracował jako cieśla. Da hat er mit Holz und mit Nägeln und mit dem Hammer gearbeitet. Pracował przy obróbce drewna. Pracował z młotkiem, gwoździami. Wissend, dass er einmal an so ein Holz hängen würde. I wiedział dokładnie, że na takim drzewie pewnego dnia zawiśnie. Wenn wir uns damit beschäftigen, dann werden unsere Herzen warm. Gdy się tym będziemy zajmowali, to to rozgrzeje nasze serca. Aber er hat auch im Wort gearbeitet. Ale on był czynnym w słowie. Bis heute sind wir beeindruckt von den ganz einfachen Beispielen, die der Herr benutzt hat. I po dziś dzień jesteśmy pod wrażeniem tych prostych przykładów, które wypowiada Pan. Er konnte wunderbare Bilder malen. On potrafił malować cudowne obrazy, die für uns bis heute im Gedächtnis sind. Które po dziś dzień mamy w swojej pamięci, myślach. Und ich denke, dass wir da uns gegenseitig Mut machen dürfen. I myślę, że wzajemnie możemy się pokrzepiać. Auch in dieser Sprache des einfachen Wortes zu reden. By mówić tą mową prostych słów. Und das vor dem ganzen Volk steht hier. I przed całym ludem jest tutaj zapisane. Also irgendwie ist die Botschaft des Herrn an das ganze Volk gegangen. A więc to poselstwo Pana dotarło do wszystkich ludzi. Wenn wir heute in dem Ort wirken, wo der Herr uns hingestellt hat. Gdy my dzisiaj jesteśmy czynni w tym miejscu, w którym Pan nas postawił, dann sind wir vielleicht schon mal traurig, weil wir nur mit einem sprechen können. To może jesteśmy zasmuceni, bo jeśli możemy z kimś porozmawiać, to jest to co najwyżej albo najczęściej jedna osoba. Und ich sage, dass das für viele Leute ein Problem zu sein scheint. I wydaje mi się, że dla wielu ludzi jest to problemem. Wir können ja nur mit einer Person sprechen. Możemy rozmawiać tylko z jedną osobą. Aber das ist so herrlich, dass der Herr das auch getan hat. Ale to co wspaniałe to to, że i Pan tak czyni. Der hat zu Nikodemus als einer Person gesprochen in der Nacht.
Pan Jezus rozmawiał z Nikodemem, z jedną osobą nocą. Und hat zu einer Frau am Jakobsbrunnen gesprochen. I rozmawiał z jedną kobietą przy studni Jakuba. Und wie dankbar dürfen wir sein, dass wir Johannes 3 und Johannes 4 haben. Jak wdzięczni możemy być, że mamy te rozdziały w Ewangelii Jana 3 i 4 rozdział. Dieses eine Wort ist derart ausgebreitet worden. I to właśnie się rozprzestrzeniło. Lass uns auch dem Herrn folgen, das Wort und das Werk vor Gott und dem ganzen Volk zu tun. Idźmy za Panem i bądźmy czynni w czynie i w słowach przed Bogiem i przed ludem. Ja, und hier kommt das Zeugnis, dass die Hohenpriester und Obersten ihn verurteilt, überliefert und gekreuzigt haben. I 20. wiersz mamy jak gdyby potwierdzenie tego wyroku, czy świadectwa. Arcykapłani, zwierzchnicy wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. Und jetzt dürfen wir ein bisschen aufpassen. I teraz uważajmy przez chwilę. Diese Jünger hatten eine Hoffnung. Ci uczniowie mieli nadzieję. Hier steht nämlich, sie hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Myśmy spodziewali się, że on odkupi Izraela. Sie waren ja, die Israeliten waren ja unter der Fremdherrschaft der Römer. Izraelici byli wtedy pod panowaniem Rzymian. Ihm war sogar die Todes, das Recht, ein Todesurteil zu sprechen, weggenommen worden. Nawet nie wolno im było wydać wyroku śmierci. Das fanden die Juden extrem demütigend. I dla Żydów było to ekstremalnie upokarzające. Und das war nur für eine kurze Zeit an Jahren passiert. I to miało miejsce tylko, czy to działo się przez kilka lat. Und die Jünger und alle anderen hofften, dass endlich diese Fremdherrschaft weg wäre. I uczniowie i inni mieli tą nadzieję, że to obce panowanie zostanie usunięte. Wenn wir heute miteinander sprechen, dann sehnen sich auch viele, dass der Herr kommt. Jeśli dzisiaj rozmawiamy to między sobą, to wielu tęskni za tym, aby Pan przyszedł. Dass er uns auch erlöst von so manchen Problemen, die wir haben. Aby On nas wybawił od tych problemów, które mamy. Und das ist sicherlich gut. I to jest dobre. Aber vielleicht will der Herr uns auch in diesen Prüfungen selbst läutern. Ale może Pan w tych doświadczeniach chce nas, tak jak się, jakby tu powiedzieć, wytrawić. Ja, hier steht, und dies ist heute der dritte Tag. I dalej czytamy, a dziś już trzeci dzień. Da war alle Hoffnung für sie verloren. Ta cała nadzieja, którą mieli, straciła się. Und jetzt öffnet sich das Herz. I teraz otwiera się serce. Wenn in Vers 22 heißt, dass einige Frauen sie außer sich gebracht hätten. W tym 22 wierszu czytamy, niektóre niewiasty. Und dass sie sein Leib nicht gefunden haben in der Gruft. Były u grobu i nie znalazły jego ciała. Wir merken, wie ihre Augen komplett zu waren. Widzimy tutaj, jak ich oczy są całkowicie zasłonięte. Das Grab war geöffnet, ihre Augen waren geschlossen. Grób został otwarty, a ich oczy zamknęły się. Und sie sprechen sogar von der Erscheinung von Engeln, von Boten. I mówią nawet o tym widzeniu aniołów. Das lesen wir in Vers 4 in unserem Kapitel. W czwartym rozdziale o tym czytamy. Obwohl es da gerade heißt, da traten zwei Männer in strahlenden Kleidern zu ihm. Choć tu jest napisane, stało się, że dwaj mężowie przystąpili do nich w lśniących szatach. Und wir lesen weiter in Vers 24. Einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. I 24. wiersz, to też niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty. Das ist so schön, wenn dahinter steht, und sie sahen ihn nicht. To jest piękne, te ostatnie słowa tego wiersza, lecz jego nie widzieli. Gerade haben wir gelesen, ihre Augen wurden gehalten. A przed chwilą czytaliśmy, że ich oczy były zamknięte. Sie sahen noch nicht. Oni jeszcze nie widzieli. Wie viel sehen wir heute nicht? Ilu rzeczy my dziś nie widzimy? Dass wir einfach nicht erkennen, was der Herr uns sagen möchte. Gdy nie rozpoznajemy tego, co Pan chce nam powiedzieć. Und mit diesem Wort in Vers 25 fängt der Herr an zu sprechen. I od 25 wiersza zaczyna mówić Pan. Eigentlich ist das schön, wenn wir nur zugeben müssen, dass wir nichts mehr sehen können. I to jest właśnie piękne, gdy my już nic nie widzimy, to On zaczyna. Dass wir für die Situation blind sind. Gdy my w tej sytuacji, albo w tej sytuacji jesteśmy ślepi. Dann sagt der Herr zu uns, o ihr unverständigen und trägen Herzens. To Pan mówi o głupi, albo o nierozumni i gnuśnego
albo topornego serca, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. By uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Ja, wir picken uns auch schon mal so Rosinen aus dem ganzen Kuchen heraus. To też tak bywa i u nas, że wybieramy rodzynki z sernika. So ein klein bisschen das, was uns immer erfrischt. Coś, co nas orzeźwia. Das ist so ein bisschen wie bei der Speisung der 5000. To jest coś tak jak to nakarmienie 5000. Da gab's viel Brot zu verteilen. Było wiele chleba do rozdzielenia. Aber der Herr hatte auch noch diese zwei Fische vermehrt. Ale Pan rozmnożył tam też i te dwie ryby. Wenn wir nur Fisch essen, das ist nicht gesund. Jeśli byśmy tylko jedli samą rybę, to też nie jest to tak do końca dobre. Wir müssen die ganze Speise nehmen, die der Herr uns anbietet. Musimy przyjąć cały pokarm, który Pan nam oferuje. Und jetzt sagt uns der Herr ein ganz wunderbares Wort in Vers 26. I teraz czytamy te cudowne słowa w 26 wierszu. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? Für uns ist das fast zu normal. Dla nas dzisiaj to jest praktycznie, można powiedzieć, aż za normalne, że tak jest, że tak musiało być. Aber hier steht ein Wort, das heißt müssen. Ale tu jest to słowo, ten czasownik musieć. Der Christus musste leiden. Chrystus musiał cierpieć. Und vielleicht lass uns da einen Vers zu lesen, wo uns das sehr klar deutlich wird, aus Daniel 9. Otwórzmy jedno miejsce, gdzie jest to bardzo dobitnie pokazane, Daniela 9 rozdział. Vers 26, den ersten Satz. Daniel 9, 26. Daniela 9 rozdział, 26 wiersz, pierwsze słowa. Po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go. Da steht der Messias, das ist auf Griechisch Christus. Tu jest napisane Mesjasz po grecku, czyli Chrystus. Und er musste recht getan werden und hatte nichts. Będzie zabrany, będzie zabity i nie będzie go. Und wir wissen aus dem Alten Testament, dass der Christus wirklich leiden musste. I też ze Starego Testamentu wiemy, że Chrystus musiał cierpieć. Wir kennen Jesaja 53. Znamy dobrze Izajasza 53. Das ist ein wunderbares Kapitel. To jest cudowny rozdział. Das stellt uns den leidenden Christus vor. To on nam przedstawia cierpiącego Chrystusa. Wenn ich euch frage, wo habt ihr das eigentlich gelernt? Gdyby was zapytał, gdzie się tego nauczyliście albo dowiedzieliście? Wo haben wir gelernt, dass Jesaja 53 von dem leidenden Christus spricht? Gdzie nauczyliśmy się tego, że Izajasza 53 mówi o cierpiącym Chrystusie? Wo er dieses Schaf wird, das zur Schlachtung geführt wird? Gdzie on jest przedstawiony jako ta owca na rzeź prowadzona? Dann muss ich zugeben, ich habe das gar nicht gelernt. To ja muszę przyznać, że się tego jak gdyby nie nauczyłem, sondern ich habe das erlebt. Ale ja to przeżyłem. Weil in meiner Kindheit ganz oft Jesaja 53 während des Brotbrechens gelesen wurde. Bo za mojego dzieciństwa Izajasza 53 było bardzo często czytane na godzinie łamania chleba. Das ist etwas ganz gewaltig Großes. To jest coś bardzo wielkiego. Dass wir uns mit dem Christus, dem leidenden Christus beschäftigen. Gdy zajmujemy się cierpiącym albo cierpieniami Chrystusa. Petrus sagt später durch Leiden zur Herrlichkeit. Piotr mówi później przez cierpienia do chwały. Und es gibt ganz viele Bilder im Alten Bund, die gerade uns den leidenden Christus vorstellen. Jest wiele obrazów w Starym Przymierzu, które przedstawiają nam tak Chrystusa. Ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist, wie einzigartig das beschrieben wird. Nie wiem, czy jesteśmy tego świadomi, w jak jedyny w swoim rodzaju sposób jest to opisane. Wir haben ja ein Beispiel von dem Apostel Paulus. Mamy jeden z przykładów, jeśli chodzi o apostoła Pawła. Und der Apostel Paulus kannte jedes Wort aus dem Alten Testament auswendig. I apostoł Paweł był takim, był takim, który właśnie znał, można powiedzieć, Stary Testament na pamięć. Und da steht in Apostelgeschichte 26. Dzieje apostolskie, 26 rozdział. Als der Apostel Paulus zum dritten Mal seine Bekehrungsgeschichte erzählt. Gdy po raz trzeci opowiada swoją historię nawrócenia. Da steht in Vers 22, was auch am Ende, was auch die Propheten und Mose geredet haben, dass es geschehen werde. To mówi w 22 wierszu pod koniec.
Nie mówiąc nic ponad to, co powiedzieli prorocy i Mojżesz, że się stanie. Nämlich, dass der Christus leiden sollte. To jest, że Chrystus musi cierpieć. Dass er als erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte. Że on jako pierwszy, który powstał z martwych, będzie zwiastował światłość ludowi i poganom. Und wenn wir uns dann fragen, wo hat denn eigentlich Mose das geschrieben? A gdybyśmy sobie się zapytali, gdzie o tym Mojżesz napisał? Wo hat Mose geschrieben, dass der Christus leiden sollte? Gdzie napisał Mojżesz, że Chrystus ma cierpieć? Und dann sogar als erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte. I nawet dalej, że pierwszy przez zmartwychwstanie ma zwiastować światłość. Da muss der Apostel Paulus doch die Heilige Schrift sehr gut gekannt haben. To możemy z tego chociażby przyjąć, że apostoł Paweł musiał doskonale znać z Pisma. Wo hat er das geschrieben? Gdzie to jest napisane? Ein Bruder hat es uns mal erklärt und gesagt. Jeden z braci kiedyś nam to wyjaśniał. Das ist in dem Bild des Leuchters, des sechsarmigen Leuchters mit den sieben Lampen. To jest ten obraz tego świecznika sześcioramiennego z siedmioma lampami. In 2. Mose 25. Druga Mojżeszowa 25. Der sollte aus reinem Gold gehämmert werden. On miał być wykuty ze szczerego złota. Und jeder Hammerschlag ist ein Bild von Leiden. I każde uderzenie tego młotka, który wykuwał, jest obrazem na cierpienie. Und dieser Leuchter, da sollten sogar Mandelblüten eingeschlagen werden. I tam miały być w nim wykute te kwiaty migdałowca. Leiden über Leiden. Cierpienia nad cierpieniami. Und die Mandelblüte ist die erste Blüte im Frühling. A ten kwiat migdałowca jest pierwszym kwiatem na wiosnę. Die blüht schon im Januar in Israel. W Izraelu kwitnie już w styczniu. Und in Jeremia 1 wird die als der Wächter beschrieben. A w Jeremiasza 1 jest opisany jako no, jako strażnik, tak, jako strażnik. Und das ist das erste, was passiert. To jest to pierwsze, co ma miejsce. Nach dem Tod des Winters kommt die Auferstehung der Blüte. Można powiedzieć obrazowo, po tej zimie, która jest jakby obrazem śmierci, nagle coś wzrasta. To pierwsze życie się pokazuje. So einzigartig ist das Wort Gottes. Właśnie tak jedyne w swoim rodzaju jest Słowo Boże. Und wir dürfen das sehen in dem Alten Testament. I możemy to w wielu, wielu miejscach oglądać w Starym Testamencie. Als der Herr Jesus mit den Jüngern darüber gesprochen hatte, gdy Pan Jezus z tymi uczniami o tym rozmawiał, da wird der Lukas auf einmal ganz stille. To nagle Łukasz jak gdyby milknie. Eigentlich brauchen wir jetzt so ein ganzes dickes Buch, was der Herr denn gesagt hat. Bo w zasadzie teraz potrzebowalibyśmy z pewnością grubą księgę, żeby spisać to, co im Pan Jezus powiedział. Aber Lukas 24, Vers 27 sagt nur, von Mose, von allen Propheten anfangen, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn selbst betraf. I Łukasz to ujmuje w tak krótki wiersz, począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Also möchten wir gerne dabei gewesen sein. Jestem przekonany, że każdy z nas chciałby być przy tej rozmowie. Irgendwie schade, dass der Lukas nicht auf, das aufgeschrieben hat. I każdy z nas przyzna, że szkoda, że Łukasz tego nie zapisał. Wir merken, dass scheinbar diese Dreiergruppe wieder sich bewegt hat. I też zauważyć możemy, że tych trzech przemieszcza się. Sie gehen weiter und unterhalten sich über Christus. Idą dalej i rozmawiają o Chrystusie. Das ist wunderbar. To jest coś cudownego. Vielleicht auch eine Ermunterung für uns. Może i to pokrzepienie, zachęta dla nas. Mal einfach ein Spaziergang zu machen und uns über Christus zu unterhalten. Iść na spacer i rozmawiać o Chrystusie. Manchmal ein Wort und das miteinander zu betrachten. Jedno słowo i rozważać je. Hier steht, dass er es in allen Schriften getan hat. We wszystkich pismach. Und ich denke, wir dürfen auch bis heute wissen, dass in jeder Schrift uns der Herr vorgestellt wird. I myślę, że po dziś dzień wiemy i możemy to czytać, że Pan jest w każdej księdze przedstawiony. Und wenn wir es heute noch nicht entdeckt haben, vielleicht öffnet der Herr uns mal später noch die Augen. A jeśli po dziś dzień jest tak, że nie rozpoznajemy Pana w każdej księdze, to może dajmy się zachęcić do tego, by Pan czytajmy, by Pan nam otworzył oczy. Und jetzt kommen sie tatsächlich zu dem Dorf Emmaus. I zbliżyli się do miasteczka.
Wie kann es sein, dass sich stellen würde, als wolle weitergehen? Jak to może być, że on okazywał, jakby miał iść dalej? Ihre Herzen, wir lesen das ja, haben das hinterher gelesen, die werden brennend. I widzimy, że ich serca, czytamy później, że ich serca pałały. Manchmal tut der Herr so, als wenn weitergehen wollte. I czasami tak to się dzieje, gdy Pan właśnie tak jakby okazuje, że chce iść dalej. Er wartet auf deine Antwort. Bo on czeka na twoją odpowiedź. Er wartet darauf, wie wir reagieren. Czeka na to, w jaki sposób zareagujemy. Und das ist wunderbar, was uns hier gesagt wird. I to jest coś cudownego, co jest nam tutaj powiedziane. In Vers 29 heißt es, sie nötigten ihn. 29. wiersz, przymusili go. Das heißt ganz intensiv bitten, doch bei ihnen zu bleiben. I to jest bardzo tak jakby intensywna prośba, by pozostał z nim. Ist das nicht unser Wunsch auch noch heute? Czy to nie jest życzeniem dla nas dzisiaj? Wenn wir von ihm erfüllt sind, dass bei uns bleiben soll. Jeśli jesteśmy nim napełnieni czy wypełnieni, aby on przy nas został. Sie geben sogar eine Erklärung dabei. Bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend. I mówią nawet dalej, zostań z nami, gdyż ma się już ku wieczorowi. Wir stehen auch in diesem Abend. My też żyjemy w tej porze wieczoru. Wir schauen nicht zurück, dass Christus einmal mit uns gegangen ist. Nie patrzymy wstecz, że Chrystus szedł z nami, sondern wir schauen nach vorne und suchen den Morgenstern. Ale patrzymy do przodu i szukamy tej gwiazdy porannej. Aber doch ist es gut, diesen Wunsch zu haben, dass bei uns bleibt. Ale dobrym jest mieć to pragnienie, by on przy nas pozostał. Und wenn wir so aufrichtig fragen, a jeśli my będziemy tak szczerze pytać, dann sehen wir, dass der Herr hier aktiv in Vers 29 hineingeht, bei ihnen zu bleiben. To widzimy, że Pan też odpowiada, 29 wiersz pod koniec, wstąpił, by zostać z nimi. Wenn wir diesen Herz, dieses Herz verlangen haben, ihn bei uns zu haben, dann bleibt Jeśli mamy życzenie naszego serca, by pozostał, to on pozostanie. Das ist gerade an diesem Auferstehungstag passiert. To stało się właśnie w ten dzień zmartwychwstania. Wenn wir uns die Distanz angucken, dann sind sie einige Stunden gegangen. Gdy spojrzymy na ten dystans, to minęło kilka godzin. Da hatten sie mit dem auferstandenen Herrn an seinem Auferstehungstag sich beschäftigt. Zajmowali się zmartwychwstałym Panem w jego dzień zmartwychwstania. Ja, eigentlich richtig gesagt, hat sich mit ihnen beschäftigt. A właściwie, dobrze mówiąc, to Pan się nimi zajmował. Wollen wir nicht heute auch gerade diesen Tag des Herrn so uns beschäftigen mit ihm? Czy i my tego dnia pańskiego, pierwszego dnia tygodnia, nie chcemy w ten sam sposób poświęcić? Dass wir uns gegenseitig ermutigen von dem, was wir in der Schrift erkannt haben. Abyśmy się wzajemnie zachęcali tym, co odkryliśmy w Piśmie. Und dann lesen wir diese Szene, dass sie erkennen, dass mit ihnen das Brot bricht. I dalej czytamy tą scenę, gdy oni rozpoznają, gdy łamie z nimi chleb. Und als es gebrochen hatte, reichte es ihm. A gdy wziąwszy chleb, pobłogosławił, rozłamawszy, podawał im. Es ist für mich immer wieder so besonders, dass sie den Herrn immer noch nicht erkannt hatten. To jest dla mnie jakby, wywiera na mnie ciągle wrażenie, że jeszcze w tym momencie nie rozpoznali, że to jest Pan. Und die Schrift sagt nicht viel darüber. Pismo za wiele nam tutaj nie mówi. Aber gerade hier heißt es in Vers 31, ihre Augen wurden aufgetan. Ale właśnie teraz, 31 wiersz, wtedy otworzyły się ich oczy. Mögen doch auch unsere Augen einmal aufgehen für das, was uns sagen will. Oby i nasze oczy w ten sposób się otwierały na to, co on nam mówi. Das ist wie bei dem Blindgeborenen. To jest tak jak w przypadku tego ślepo narodzonego. Den hat der Herr nicht geheilt. Jego Pan nie uzdrowił. Denn wenn man blind geboren ist, dann konnte man nie sehen. Bo jeśli ktoś się ślepo urodził, ten nigdy nie może widzieć. Sondern hat die Sehkraft überhaupt erhalten. On, czyli on nigdy nie widział i nie mógł widzieć, więc nie został z tego uzdrowiony. On otrzymał od Pana zdolność widzenia. Aber das ist hier so, dass sie ihn erkennen. Ale tu jest to, że oni go poznali. Was wird das einmal sein, wenn uns sichtbar sein wird? Cóż to będzie kiedyś, gdy on stanie się widzialnym dla nas? Das ist wunderbar, wenn wir das im ersten Johannesbrief sehen. To jest coś pięknego, co możemy czytać w pierwszym liście Jana. Und das ist genau die Umkehrung von dem, was wir in Lukas 24 haben. I to jest właśnie
zobrazowanie tego, co czytaliśmy w Łukasza. Da steht in 1. Johannes 3, Vers 2: Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar worden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. 1. Jana 3, rozdział 2, wiersz. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Dann können die Jünger nur noch sagen, wtedy ci uczniowie mogli powiedzieć tylko, denn er wurde ihnen unsichtbar. Bo w tym momencie jakby znikł sprzed ich oczu. Hier steht nicht, dass er weggeht. Tutaj nie jest napisane, że on odszedł. Das hat mir mal ein Bruder sehr groß gemalt. To pewien brat mi to uzmysłowił. Der Herr ist nicht weggegangen, Pan nie odszedł, sondern sie konnten ihn nicht mehr sehen. Ale oni nie, jakby znikł, czyli oni nie mogli go widzieć więcej, nie widzieli go już. Das ist ein sehr schöner Gedanke. To jest piękna myśl. Er wurde ihnen unsichtbar, als wenn er vor ihnen verschwand. On stał się dla nich niewidzialny, tak jakby znikł. Und sie sagen nur noch, brannte nicht unser Herz in uns. I oni powiedzieli tylko, czyż nasze serce nie pałało? Mögen wir auch solche Herzen haben, die für ihn brennen. Obyśmy też mieli takie serca, które pałają dla Niego. Und gerade, wenn uns die Schriften geöffnet werden. Szczególnie, gdy są nam Pisma otwierane. Gepriesen sei sein Name. Niech będzie wysławione Jego imię.